Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na film 10 błędów podczas budowy domu, które my poniekąd popełniliśmy. I są to błędy takie bardziej konstrukcyjne trochę, ale to będziecie w stanie sami ocenić, jak opowiem Wam o tych błędach. Lubicie takie filmy, one cieszą się dosyć sporą popularnością, więc stwierdziłam, że jeszcze trochę o tym naszym domu Wam poopowiadam. Pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, brak prostej bryły. I uważam z perspektywy czasu, że jest to błąd, ponieważ kosztowało nas to dosyć sporo i nerwów, i dodatkowych rozwiązań, i pieniędzy. Na pewno wiązało się to z dużo większą jakąś taką kombinatoryką, chociażby przy tym, jak musieliśmy tutaj robić sufity jakby na tarasie. Tam musieliśmy zabezpieczać sufit, musieliśmy dodatkowo ocieplać tą połać dachu, która jakby była wysunięta poza wewnętrzny obrys budynku, tylko jakby była tym podcieniem na taras. I to niekoniecznie myślę, że jest dobrym rozwiązaniem. Mi się bardzo podobają takie domy z niestandardową bryłą właśnie głównie ze względu na to, że one są jakieś takie przytulne, właśnie ten podcień na przykład, częściowo zasłonięty taras jest super, no ale nie oszukujmy się, są to większe koszta, więc z perspektywy czasu stwierdzam, że budując drugi raz chyba zdecydowalibyśmy się na jakąś taką na maksa prostą bryłę, albo dom z czterospadowym dachem, albo jakaś prosta stodoła. Kolejny błąd to czarne okna i drzwi. I słuchajcie, już nawet nie chodzi mi o estetykę, bo estetykę każdy ma inną, ale niestety na tych oknach naprawdę widać totalnie wszystko. I o ile od takiej strony, gdzie mamy drogę asfaltową, nie ma dramatu, tak od strony domu, gdzie mamy w ogóle też prawie czarną bramę, mamy antracytową bramę i czarne okna i czarne drzwi, widać wszystko. Wiadomo, okna trzeba myć, jakby na wszystkich oknach będzie się zbierał kurz, ale jak umyjecie okna czarne, to po dwóch dniach już ten kurz będzie widać, a jakbyście umyli okna takie drewno podobne, no to wiecie, po dwóch dniach nie będzie widać, że one są brudne, więc no nie oszukujmy się, nikt okien co tydzień nie chce myć, a my niestety na tej jakby przedniej części domu będziemy musieli myć na pewno te okna znacznie, znacznie częściej, bo widać to po prostu bardzo. I o ile te okna jeszcze bym przeżyła, tak słuchajcie, drzwi naprawdę żałuję, bo no niestety są już bardzo zniszczone, widać na nich wiele rys, wiele właśnie jakichś takich zabrudzeń i czarne drzwi. To nie był dobry wybór. Wyglądają one super, natomiast no jeśli chodzi o takie codzienne użytkowanie, to nie polecam. Trzeci podpunkt to jest podpunkt, o którym Wam już chyba wspominałam. To zbyt mało miejsca na podjeździe. W kwestii tutaj akurat tej nie mieliśmy za dużo do gadania, bo jakby warunki zabudowy określały nam, jak głęboko ten dom na działce możemy osadzić i u nas to było po prostu 5 metrów od drogi i im dalej, to tym jakby mieliśmy mniej metrów do zabudowania domu, więc no niestety zrobiliśmy tylko 5 metrów odległości, przez co będziemy mieli bardzo mało miejsca na podjazd, no bo tylko 5 metrów od drogi właśnie do bramy domu. Czy to jest duży błąd? No jakby z naszej strony uważam, że fajnie by było mieć więcej tego miejsca na podjazd i po prostu jest to troszeczkę, będzie to troszeczkę niewygodne, ale no jakiś duży błąd to nie jest. Kolejny element to nieprzemyślane miejsce na stół. Zobaczymy jeszcze, jak to u nas wyjdzie, natomiast wiem, że to miejsce nie było dobrze przemyślane, bo gdzieś tam na projekcie, wiecie, patrzyłam, żeby było fajnie symetrycznie razem z wyspą, albo żeby można było to gdzieś zrobić przy ścianie, a teraz z perspektywy po prostu wiem, że jak będziemy wchodzić do domu, to będziemy biodrem obijać o ten stół, chcąc przejść do kuchni i on będzie nam stał tak jakby na przeszkodzie. Nie mamy też za dużo miejsca, żeby ten stół w ogóle był duży, taki jakbym w sumie chciała, czyli na przykład jakiś taki dwumetrowy. Ja to w ogóle jestem tak ze skrajności w skrajność, bo albo bym chciała wielki stół dwumetrowy, albo taki malutki, okrągły na cztery krzesła. Więc no będziemy musieli coś pomyśleć, żeby znaleźć coś pomiędzy. Podejrzewam, że na co dzień będzie to taki mniejszy stół z możliwością rozłożenia na jakąś imprezkę, ale generalnie nie jest to super przemyślany temat, też oświetlenie nie jest super pod to przemyślane, więc no uważam, że stół to jest takie miejsce, które jest tak jakby sercem domu razem z kuchnią
i to warto jest fajnie przemyśleć, a u nas to tak trochę wyszło, wiecie, dodatkowo, bo ja się bardzo skupiłam na kuchni, bardzo się skupiłam na salonie, a ten stół to po prostu, a tu jest miejsce, to niech będzie. I po prostu nie jest to do końca przemyślane tak, jakbym tego chciała. Nie jest źle, mogło być gorzej, ale idealnie też nie jest. Punkt piąty to nasz największy chyba fuck up na budowie, czyli brak odpływu w kotłowni i w garażu. Odpływ mamy w podłodze, ale nie mamy w ścianie, przez co, to już Wam też mówiłam, musieliśmy zrobić po prostu odprowadzenie od zmiękczacza wody i od rekuperacji do góry przez sufit i w dół do kibelka, do odpływu. Więc no to jest, myślę, że bardzo duży błąd. Trochę też mam żal do hydraulika, że nam nie zaproponował tego, nie podpowiedział, no bo uważam, że gdzieś tam, jeśli fachowiec jest fachowcem, to powinien tak troszeczkę podpowiedzieć, co się przyda, bo inwestor po prostu może tego nie przemyśleć, może o tym w danej chwili nie pomyśleć, a później ciężko jest niektóre rzeczy dorobić. Także to uważam, że był naprawdę spory błąd. Szósty punkt to nie robienie wycen, nie sprawdzanie ekip, od tynków, od wlewek na przykład. Mam tutaj na myśli to, że czasami na budowie robiliśmy tak, że aha, ciocia robiła u tej ekipy, no dobra, to my też ją weźmiemy, bo u cioci jest okej, nie? I nie sprawdzaliśmy na przykład tego, że dana firma ma 3 czy 4 ekipy od tynków. I tak jak u cioci zrobili tynki fajnie, tak u nas już spieprzyli po całości. Więc no niestety naszym błędem też często było to, że nie robiliśmy wycen. W sensie robiliśmy na przykład wyceny tylko w jednej firmie. Jeżeli cena była dla nas akceptowalna, to ją braliśmy. Nie robiliśmy porównania, jakoś nie spędzaliśmy dużo czasu na wyborze tych ekip, co później nam się odpłaciło na jakichś tam małych błędach czy niedociągnięciach, z którymi gdzieś tam walczymy do teraz i o które jesteśmy teraz źli. Bardzo zwracaliśmy uwagę na ekipy od właśnie budowy ogólnie domu, od montażu okien, od takich ważnych rzeczy. No niestety zawaliliśmy, od elektryki też mieliśmy fajną ekipę. Hydraulik był spoko, ale no tak jak mówię, nie podpowiedział nam niektórych rzeczy, za co troszeczkę mam do niego żal, ale jakby sam w sobie był ok. No ale słabą ekipę na przykład mieliśmy właśnie do tynków, do wylewek. Tynki nie są aż tak istotne, chociaż no też mogą narobić dużo problemu. Tak wylewki, no jeżeli jest jakaś różnica poziomów, no to może być już lipa. U nas różnicy poziomów nie ma, ale jest dużo takich niedociągnięć, nie? Że na przykład przy kablu tutaj przy wyspie są jakieś tam górki, które będziemy musieli spiłować, czy na przykład przy obrzeżach, przy ścianach są jakieś niedociągnięcia. No generalnie jest akceptowalnie, ale mogłoby być lepiej. To też gdzieś tam jest nasza wina, że nie do końca przerobiliśmy te ekipy i nie sprawdziliśmy. Siódmy punkt to niedokładny kosztorys. U nas to nie uwzględnienie rekuperacji i podbitki między innymi. No na pewno nie spiliśmy się też w naszym budżecie przez podwyżki, bo my zaczęliśmy budowę w 2021 roku, a myślę, że nie muszę nikomu przypominać, co się wtedy na rynku budowlanym działo. Co prawda zdążyliśmy jeszcze parę rzeczy zrobić w tych takich starych, normalnych cenach, ale na parę rzeczy też się załapaliśmy w tej naprawdę ogromnej górce cenowej, jak na przykład w kwestii elektryki czy styropianu. Wtedy pamiętam, że kable były dosyć drogie i styropian też był bardzo drogi. Teraz jest o wiele tańszy niż jak my ocieplaliśmy rok temu. Więc no tutaj po prostu to było niedoszacowane. Tak samo w kwestii elektryki troszeczkę niedoszacowaliśmy, bo też nie mieliśmy takiej wiedzy, ile jakby ilość punktów świetlnych, które chcemy, może nas po prostu kosztować, bo też gdzieś tam się sugerowaliśmy, że aha, okej, jak ciocia wydała tyle, to my mniej więcej pewnie wydamy tyle samo, no a to tak nie działa, więc no mówię, to po prostu jest kwestia wiedzy, tak samo jak na przykład w ogóle nie uwzględniliśmy w naszym budżecie włączników z, wiecie, no po prostu tych klikaczy czy kontaktów. My co prawda mieliśmy współpracę z Simonem, więc te gniazdka otrzymaliśmy, natomiast no standardowo nie policzyliśmy tego w ogóle w budżecie, a przecież to jest ładnych kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, w zależności od tego oczywiście, co chcecie. No ale nawet jeżeli jest to w takiej najbardziej podstawowej wersji, no to policzcie sobie, że u nas jest około 130 punktów. Standardowe gniazdko, no nie wiem, kosztuje, dajmy na to, około 50-60 zł policzmy, no to jest 7800 zł. Więc to jest kosmiczna kwota tak naprawdę, a nie uwzględnienie jej w budżecie,
no już sprawia, że jesteśmy dosyć daleko w tyle. Więc no takie pierdoły, jak na przykład to, że nie wiem, liczymy, że podłogi, za podłogi wydamy, dajmy na to 20 tysięcy, ale nie liczymy już listew przypodłogowych, za które musimy zapłacić 1000 czy 2. Więc to są takie pierdoły, o których po prostu gdzieś tam na początkowych fazach etapy budowy się nie myśli, a później jak się to nazbiera do wora, to no 50 tysięcy na takie rzeczy to może być mało. Ósmy punkt to niedopilnowanie szczegółów. I to jest właśnie nawiązanie do tego, co mówiłam, że właśnie mamy wylewkę przy kablu pod wyspą, mamy tutaj takie pagórki, czy mamy za wysoko zamontowaną skrzynkę od podłogówki, bo hydraulik po prostu stwierdził, że na takiej wysokości będzie ok. I zamiast mieć ją całkiem przy podłodze, to mamy jeszcze taką odległość jakby ścianki i dopiero wtedy jest skrzynka, co wiecie, marnuje nam po prostu miejsce, bo moglibyśmy sobie już zrobić tą zabudowę tam, bo mamy skrzynkę od podłogówki, jedną w garażu, a drugą w pralni, więc no to są takie pomieszczenia techniczne. No ale jeżeli takie niedopilnowanie by wyszło, wiecie, gdzieś w centralnej części domu, no w salonie raczej się takich rzeczy nie montuje, ale powiedzmy na przykład w wiatrołapie, no to słabo. Więc po prostu niedopilnowanie szczegółów, niezwracanie uwagi na pewne rzeczy, to też jest duży błąd i też uważam, że wynika to z niewiedzy po prostu, na co zwrócić uwagę, z niewiedzy, jaka będzie, wiecie, później grubość wylewki, styropianu i tak dalej. Więc naprawdę warto mieć zaplanowane wszystko na początku etapu budowy i wiedzieć już na etapie fundamentów, jaką będziecie mieli grubość wylewki, jaką będziecie mieli grubość ocieplenia fundamentu, bo później to wszystko się przydaje i później to wszystko ma znaczenie przy jakichś tam etapach dalszych prac i też później wykończenia. Więc tak samo u nas było z poziomami w sensie podłóg. W całym domu mamy na równi zrobioną wylewkę, nie obniżyliśmy sobie wylewki w łazienkach, a w całym domu będziemy mieli winyle, więc no między łazienką a salonem czy innymi pomieszczeniami po prostu będzie różnica poziomów i tam będziemy musieli dać jakąś listwę dylatacyjną, a bardzo chcieliśmy tego uniknąć. No ale to też gdzieś tam wynikało właśnie z takiego naszego roztargnienia, że nie wiemy, czy winyle, czy panele, czy płytki, a to wszystko naprawdę trzeba wiedzieć już praktycznie od samego początku. Dziewiąty podpunkt to wylewki i właśnie to już o tym Wam powiedziałam, że nie dostosowaliśmy się pod panele winylowe, też mamy problem z drzwiami, bo troszeczkę się nie dogadaliśmy z ekipą od wylewek i albo w zasadzie z ekipą od montażu drzwi, bo te drzwi są zamontowane na nie dość, że na podmurówce z Superexu, to jeszcze na ciepłej podwalinie i po prostu są zamontowane zbyt wysoko. Przez co będziemy musieli tam też dać jakąś listwę wykończeniową, bo no nie damy rady tam dojechać żadną podłogą, nawet płytką, bo tam jest po prostu między wylewką już na gotowo, a progiem drzwi taka szpara. Więc no to też po prostu wynikało z jakiegoś niedogadania, niedopatrzenia, no i też z tego, że nie do końca wiedzieliśmy, jaką będziemy chcieli mieć podłogę. No i dziesiąty podpunkt to brak projektanta. Wiadomo, chcieliśmy zaoszczędzić, ale naprawdę byłoby znacznie, znacznie łatwiej, znacznie szybciej. Myślę, że wszystkie, praktycznie wszystkie te błędy, o których Wam teraz powiedziałam, to by ich nie było, bo projektant by z nami ustalił wcześniej, wiecie, poziomy wylewek, elektrykę i to wszystko i tego naprawdę by nie było. Chociażby to umiejscowienie stołu, elektrykę nad stołem, poziomy właśnie między tymi podłogami, no błędy, które byśmy ewentualnie popełnili, no to wybór tych czarnych drzwi czy czarnych okien, no bo tak pewnie byśmy powiedzieli, że nam się podoba i że tak chcemy, ale generalnie uważam, że brak projektanta to jest błąd, a może nie tyle co błąd, a na takiej zasadzie, że jeżeli kogoś stać, to bierzcie. To bierzcie. No ważne oczywiście, żeby to był sprawdzony i fajny projektant, a nie taki, który wiecie, Wam zrobi jakiś tam projekt niskolotny i nie będzie Was wspierał dalej na tych kolejnych etapach budowy. Nie podpowie Wam żadnych takich fajnych rzeczy, tylko będzie to właśnie na zasadzie, że zrobię Ci projekt, daj mi kilka tysięcy i uciekam. Więc takich projektantów nie, ale jeżeli chodzi o takich projektantów z prawdziwego zdarzenia, to jak najbardziej. No nie wiem, czy mogę polecić, bo jakby my nie korzystaliśmy, ale myślę, że to jest naprawdę
mega ułatwienie i gdybyśmy mieli możliwość finansową, to na pewno byśmy się na to zdecydowali, a że takiej możliwości finansowej zbytnio nie mieliśmy, bo wolimy zrobić na przykład w domu rekuperację albo wiecie, zbierać na kuchnię, a nie tracić jednak tych pieniędzy, jakby nie było na projektanta, no to u nas są błędy, jakie są. A myślę, że z projektantem udałoby się tego uniknąć. Także to są nasze błędy, które popełniliśmy. Płacimy za nie do dziś, trochę się z nimi borykamy, ale to nie są jakieś tam nie wiadomo jakie błędy i na spokojnie damy radę je pokonać i mam nadzieję, że wszystko tutaj w tym domu ostatecznie będzie tak, jak sobie wymarzyliśmy. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Będę wdzięczna, jak pozostawicie komentarz, jakie Wy błędy popełniliście na budowie, żeby inni mogli sobie poczytać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!